Zakładam, że to jest ostatni film z mojego aparatu, gdyż już był rozebrany kilka razy. Baterii prawie już nie mam, ale pokażę wam stacja Shell, Horby chyba, czy Herby Kolonia, Shellka, ciężarówek full. Jest bardzo ciekawe. Tutaj jest kolejka do dystrybutora. Tutaj ksero. Tutaj sklep wędkarski. Nie wiem, czy mi starczy miejsca na najlepsze. Tu apteka. Raczej taki punkt medyczny. Tu sobie można kupić dresy, ciuchy. I tu wszystko po polsku albo cyrylicą. Odzież i obuwie. Łazienki. I tu jest ciekawostka. Włóce damskie. Tam jest włóce męskie. Ale najlepsze jest tutaj. Słuchajcie, patrzcie. Tu się wrzuca monetę. Tu się wybiera kabinę. Jak wrzucicie monetę, to macie 10 minut od tej pory, żeby się wykąpać. No i toaleta męska. O, w końcu mnie widać na filmie, nie? Kabinki. To i to je. Nie, to jest tylko te pisuarki. Pomieszczenie gospodarcze, tu zamknięte. Tam druzja. Don Bielorus. Tam ogólnie jest biuro chyba jakiejś budowy. Tak przynajmniej było, jak przejeżdżałem rowerem. A przyjdziemy się może i tam. I tu nadajnik komórkowy plusa, a zasięg i tak nie jest zbyt ochoczy. Brzuski, czyli oskoła. Zaplecza, nie zaplecza. Tu jakby tirem wjechał, to jeszcze by jakoś może się zmieścił, wyjechałby tędy. Przynajmniej tak za pierwszym razem było. No i tu hotel. Kryty strzechą. O, i wspomniany wcześniej nadajnik GSM Plusa, który i tak robi pikselozę, bo jak dzwoniłem do domu na wideo, to nie było ochoczo. O, samochód bez rejestracji. LBI, 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 czyli Biała Podlaska. Tu obkamerowane, tam jakiś autobus. Bramki otwarte. Ale tak jak mówiłem, on the biuro budowy. I co ciekawe, tą drogą wczoraj rozpoczynałem moją marszrutę na wycieczkę rowerową. A dzisiaj mam dzień leniwy. Właśnie, muszę wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy. Ważna rzecz to jest taka, że nie ma dużych pojemników na śmieci. Pojemnik wybierany jest raz, jak powiedział mi gościu ze stacji, raz na miesiąc i to kosztuje 50 zł. A taki pojemnik zapełniał się w jeden dzień przez kierowców. Także tu taka karczma. Tam już widać, że to jest Palero. A tutaj jest w ogóle Pajero, przepraszam. Pajero. Tutaj jest galeria Pajero i jest sklep Groszek. Otwarty 24 hour, 7 dni w tygodniu.
Tu sobie można przysiąść. Ogólnie tak, tutaj te ciężarówki to stoją, to jest tak zwany zlot desperatów, czyli ci co jechali tylko na moment 45 i wypieprzają. Tutaj jest Słowak, tu Rosjanin, tutaj Polak, Polak, dużo Polaków, o Ford F-Max. Tu jest droga wyjazdowa, na drogę do Terespola. Też Polak. O, i charakterystyczny widok kierowca z bułkami, ja też taki byłem. Tu zakaz parkowania, bo tu przyjeżdża paliwo. Zobaczmy sobie po ile dzisiaj. No i mówiłem, żeby poczekać. Ja tankowałem za 6,17, a teraz jest ile? Teraz jest dokładnie 5,99. Autobusik przyjechał z wycieczką, czyli toalety będą już zajęte. Bułgar. To są nawet, nie wiem, Kazachstan. Kazachstan is the greatest country in the world. Wolne miejsce, rzadkość tutaj, bo tutaj wczoraj w ogóle wam pokażę, jak już jestem, jeżeli mam jeszcze baterię i to się nagrywa. To jest droga Terespol-Warszawa. Ten kolega na przykład tam stoi, już skończyła mu się pauza. Znaczy czas mu się pracy skończył i musiał zostać, bo tu się ciągnęło jeszcze tam 2 km dalej sznur ciężarówek czekających do odprawy. Jak widać tam już nie ma nic, ale wczoraj tutaj stały na pobożu ciężarówki, żeby wam udowodnić, że ja tutaj stoję na tym parkingu. Patrzcie tam jeszcze ile jest samochodów. Tu jest naklejeczka. Jesteś hemoroidem, nie musisz trzymać się mojego tyłka. Także spędzamy sobie ze Skanią weekend na krajówce. Łebasto chodzi. Skanio najlepszy. Skanio najlepszy. O, jest 410R. O, odjechał kolega, stał tutaj kolega. Tu się suszą buty przed wyrzuceniem, bo wczoraj się obłociły całe, brodziłem jak jeździłem na wycieczkę rowerową. Ale ja to stoję na takiej części, powiedzmy sobie, przedsionku parkingu, bo prawdziwy parking to jest, słuchajcie, tutaj. O, widzicie? Parking ciężarówki stoją w trzech rzędach. Jeden, drugi, tam trzeci. A najlepsze jest tutaj, słuchajcie. Tam usługi celne, Carden Tilto, to jest nic, to jest sex shop. No i tu są części do tirów, ale dzisiaj jest zamknięte. Także tak zrobiliśmy obchód, a jeszcze pokażę tam ten drugi rząd ciężarówek. Ksero, wiecie co? Jakie to jest ważne ksero mieć. Tu kolega widzę chce wjechać, ale nie może. Coś go blokuje. Zauważcie, że ciężarówki ze wschodu jeżdżą na plandekach z burtówką. Nie wykręci się, nie ma szans. O, tu też tir akcesoria. No, tam są samochody, gdzie cofają, myślałem, że nie można stać ostatnio, w piątek. Akcesoria, tir, CB radio, akcesoria, no wszystko ogólnie rzecz biorąc. Miejsca mało.
A tu Słowacy. I tam kolejny, prawda, rząd ciężarowego. Tu ktoś się przytulił za, bo już nie było miejsca. Także głównie Bułgarzy, prawda, Rosja. Rosja, Bułgarzy. A tam się ktoś zdenerwował, że ten nie może wyjechać. Tu wojsko, go! Na chuju! O, nawet busami niektórzy jeżdżą, Rosjanie. No co, did voy. A są jednak kosze, patrzcie, są. Szukałem. Sprawdźmy, który jest pusty właśnie. Z tym się chciałem zaprzyjaźnić. Są kosze na śmieci, pięknie. Zajebiście, tego już, o widzicie. Już Marcinek jest w domu i będzie miał opróżnioną przestrzeń w kabinie. A tam stoi właśnie Scania. Na polskich blachach, w lowdecku, 410 koni, podkreślam to, bo ten, kto programował ten silnik, to był ekonomistą wielkim. Patrzcie, tu jest taka zwężka, że jeszcze ten tandem stoi normalnie, ale te samochody stoją dlatego, tak żeby nikt nie zajebał. Tam jeden wyjeżdża. A my wracamy do samochodu. I nie ma chuja na mariolele, jest teraz się pokażę. Także jesteśmy w domu. A czy buty wyschły? O, prawie że wyschły. Przebrodziłem, bo mówiłem na filmie, że są dwie drogi wyjazdu, albo jedna naokoło i jest fajnie, albo druga na przełaj. No i było za szyszki na przełaj. I jak widać, chińskie buty za 50 zł. Nie wiem, czy je wyrzucić, czy nie, ale może jeszcze coś z nich będzie. Jakąś myjnię znajdę, ją umyję, wysuszę, zobaczymy. Tyle no. Parkolo Ideolo. Wszystko tu jest. Stacja paliw, jak widzieliście, łaźnie, nie łaźnie. Nawet nikt mi nie wpierdolił, że nagrywam. Także jest ciekawie, a film ten nagrywam aparatem Sony DSC-830. Jest to aparat, już mój trzeci egzemplarz, który nawet się dziwię, że jeszcze nagrywa, bo był rozkręcony, spadł kilka razy itp. itd. Ma świeżutką kartę pamięci, ale nie ma kilku śrubek mocujących, więc jak to wyjdzie w ogóle i będzie na YouTubie, to będę bardzo zadowolony. Jeszcze tak kończąc, póki mam tą baterię, sytuacja taka, że o, widzicie, to jest niezbędny kierowcy, buduje papier drabin, mocowano, że tutaj jest taki uchwyt, trzeba wyjąć tą zamleczkę. I tu trzymany jest taki w uchwytach, nie uchwytach. No i jak ładuje papier czy inne tam śmieci, nie śmieci, to się ją wyciąga. Ona jest teraz brudna, po mnie będzie czyściutka. Walczyłem o tym drabinkę dosyć dużo w końcu. Jeszcze nie wiem. Kufrze trzymam gumy. W tym kufrze trzymam między innymi narożniki, między innymi. W tym kufrze trzymam plastikowe narożniki, a w tym kufrze trzymam klamry od pasów, żeby naczepa była jak najbardziej dostępna do użytku. No i tak cofałem, to jest gałąź, nic nie stało, naczepie też. Teraz chciałem tylko finalnie powiedzieć, że zobaczcie, jestem 17 km od granicy z Białorusią i nic złego się nie dzieje, żadnych bomb, żadnych tam
militarnych rzeczy, czyli jest ok. Pogoda piękna, ale dziś niedziela leniwa. O, tam coś jest ciekawego, tego jeszcze nie widziałem. Co to tam jest? Dobra, kończę, bo już bateria mówi kaput.